Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Już 26 czerwca w Katowicach rozpocznie się Światowe Forum Miejskie. Najważniejsze i największe wydarzenie poświęcone rozwojowi miast organizowane przez ONZ. Z tego powodu strefa kultury będąca miejscem, gdzie spotkają się delegacje z całego świata, przygotowywana jest na przyjęcie gości przybywających do miasta. Stawiamy mocno na dostępność. Chcemy, żeby również tematyka dostępności, debaty na temat i z osobami z niepełnosprawnością i na temat usuwania barier były mocno podkreślone podczas Światowego Forum Miejskiego. Szanowni Państwo, zakładamy tutaj bardzo silną reprezentację, przede wszystkim osób z niepełnosprawnością, ale również osób, którym bliski jest temat dostępności. I myślę, że mogę to już zdradzić, że również wybiera się do nas pani prezydentowa Agata Kornhauser-Duda, która będzie uczestniczyć w tych debatach i dyskutować o tym, co możemy jeszcze zmienić, aby każdemu z nas żyło się lepiej. Rejestracja dla osób odwiedzających Światowe Forum Miejskie została przedłużona. Obecnie można zapisać się na udział w wydarzeniu do 25 czerwca za pośrednictwem strony www.wów11.katowice.eu. Scena Miasta Muzyki, czyli koncerty na ulicy Mariackiej, wróciły po kilkuletniej przerwie. Na początek zagrał Keje Sens. Przygotowaliśmy nasz standardowy materiał, który graliśmy na trasie koncertowej Jaka Wiosna. Jest to materiał bardzo ciekawy, bardzo lubimy grać te piosenki. Materiał jest bardzo zróżnicowany, cały set, bo pokazuje cały wachlarz emocji i też cały wachlarz dynamiczny i energetyczny, od takiego łojenia rockowego po bardzo melancholijne ballady. W ramach koncertu Scena Miasta Muzyki wystąpiła także Erit. Artystka zaprezentowała utwory ze swojego nowego albumu Miasto Snów. Przygotowałam swój set najnowszy, bo będzie promował moją najnowszą płytę, którą wydałam w zeszłym roku podczas pandemii, więc nie miałam wielu okazji, żeby zagrać z tym materiałem. Klimat jest dość bajkowy, troszkę mroczny. Jestem bardzo ciekawa, jak się tutaj przyjmie. Pierwszy raz gram w Katowicach z tym materiałem. Katowice świętowały stulecie włączenia części Górnego Śląska do Polski. Obchody składały się z wielu atrakcji dla mieszkańców regionu. Świętowanie rozpoczęto w sobotę 18 czerwca piknikiem lotniczym na Muchowcu, gdzie odbyły się liczne pokazy akrobacyjne grup, m.in. Red Bull czy Żelazny, a także pokazy sprzętu wojskowego i służb mundurowych. Tego samego dnia na katowickim rynku odbyło się widowisko muzyczno-teatralne Metropolis Silesium, stworzone przez Miłosza i Roberta Talarczyka, a także licznych artystów. Wzruszająca, piękna opowieść muzyczna, która będzie historią w jakiś tam sensie dziwnego zakątka, który my nazywamy Piątą Stroną Świata. Główne wydarzenia miały miejsce w niedzielę 19 czerwca. Rozpoczęto mszą świętą pontyfikalną w katowickiej archikatedrze, a następnie na rynku odbyła się inscenizacja historyczna wjazdu Wojska Polskiego do miasta na czele z generałem Stanisławem Szeptyckim. Przez symboliczną bramę na ulicy Warszawskiej wjechały piesze i konne grupy rekonstrukcyjne oraz szwadron kawalerii Wojska Polskiego. Śląsk, Górny Śląsk w szczególności odegrał bardzo ważną rolę w odbudowie II Rzeczypospolitej, te 100 lat temu. Ale i również w czasach obecnych odgrywamy niemałą rolę w budowaniu obecnej Rzeczypospolitej. I z tego trzeba sobie zdać sprawę, że jesteśmy wielkim potencjałem, że dajemy z siebie wszystko tutaj na Śląsku. Podczas uroczystości na fasadzie Teatru Śląskiego doszło do odsłonięcia tablicy upamiętniającej włączenie części Górnego Śląska do Polski przed 100 laty. Znalazły się tam słowa Wojciecha Korfantego: "Witaj nam, droga ojczyzno, witaj nam, najjaśniejsza Rzeczpospolita Polska". Organizatorzy Silesia Maratonu włączyli się w obchody setnej rocznicy przyłączenia Śląska do Polski. Po raz drugi zorganizowano bieg bohaterów. Trasa 4 km i 200 metrów, czyli 1/10 maratonu, została wyznaczona ulicami Katowic oraz ścieżkami Parku Śląskiego w Chorzowie. Start został zlokalizowany pod pomnikiem Powstańców Śląskich. Tutaj najważniejszy jest start, udział wspólny
Przygotowaliśmy biało-czerwone, mam nadzieję, że wszystkim spodobające się koszulki. Wspólna zabawa, wiele rodzin, małych dzieci, są osoby starsze, panowie po 70 biegną, ale i maluszki, kilkunastoletnie dzieci, również i tacy, rodziny z wózkami. Myślę, że tutaj właśnie to świętowanie na sportowo w tym momencie jest najważniejsze. W biegu triumfowali Wołodymir Peresunko oraz Aleksandra Bańbor. W rywalizacji wzięło udział blisko 2000 uczestników. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.